Po 4 latach oddajemy jedną z 2 największych powojennych inwestycji transportowych we Wrocławiu. To, co jest najważniejsze, w ciągu zaledwie kilku czy kilkunastu minut dojedziemy z centrum miasta do dużych wrocławskich zachodnich osiedli. Cała inwestycja ponad 260 milionów złotych z takim istotnym udziałem środków europejskich ponad 80 milionów. Będziemy chcieli wystartować na tej trasie regularne linie tramwajowe już w połowie maja, stąd potrzebowaliśmy tych przejazdów technicznych, aby sprawdzić, czy rzeczywiście wszystko działa jak należy. Podczas tych przejazdów sprawdzamy zarówno sieć trakcyjną, i to są kable druty jezdne, to jest konstrukcja wsporcza, to są naziemne i podziemne kable zasilające, to jest blisko prawie 30 km sieci ułożonej i pod ziemią i nad ziemią związanej z samą trakcją. Ponad 4 km nowych torów, licząc wszystkie rozjazdy, wszystkie połączenia, bo to nie tylko linia wzdłuż Popowic, ale także połączenie do istniejącej linii tramwajowej, która biegnie wzdłuż ulicy Legnickiej i dalej ulicy Lotniczej. Pracowaliśmy przy 25 przystankach, ale stricte dla tej trasy powstało 9 par nowych przystanków tramwajowych i tramwajowo-autobusowych. Tym testem zdobywamy odpowiedź w bardzo szerokim spektrum i na bardzo wiele pytań, a jednocześnie jesteśmy w stanie potwierdzić, że wszystkie prace zostały wykonane prawidłowo. Jechało się super. Ogólnie czekałam na tą trasę. Naprawdę czekałam na tą trasę. Nie mogę się doczekać przejazdów liniowych. Naprawdę świetne przeżycie. Doczekać nowej trasy we Wrocławiu.